Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę Wielkiego Postu, którą nazywamy Niedzielą Męki Pańskiej. Bardziej potoczna i pewnie częściej używana nazwa to Niedziela Palmowa. Charakterystyczne dla tej niedzieli są takie dwa elementy. Pierwszy to nierzadko uroczysta procesja, przynajmniej na jednej przyświętej niedzielnej, albo wokół kościoła, albo jakiegoś miejsca do kościoła, czasami z także uczestnictwem osiołka, żeby pokazać ten triumfalny wjazd Pana Jezusa, gdzie ludzie, Żydzi przed 2000 lat śpiewali u progu bram Jerozolimy Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu, kiedy Pan Jezus właśnie na osiołku wjeżdżał do Jerozolimy. Drugi taki charakterystyczny moment obok palm, potem ich poświęcenia, to czytanie opisu Męki Pańskiej, czyli trochę dłuższy pasus ewangeliczny, gdzie chcemy skupić się właśnie na męce Pana Jezusa, na wchodzenie w ten czas. Kochani, zobaczcie taki niesamowity kontrast. Z jednej strony Chrystus jest chwalony. Żydzi snują swoje gałązki, ubrania przed osiołkiem, na którym jest Pan Jezus i następuje ten triumfalny wjazd. Śpiew tego Hosanna, wychwalanie, uwielbienie, radość. A potem z drugiej strony za kilka dni wielu z tych samych Żydów będzie krzyczeć na krzyż, krew Jego na nas i na dzieci nasze. Poza Cezarem nie mamy króla. Kochani, oczywiście tamci przed tego pretorium Piłata, gdzie dokonywał się osąd Pana Jezusa, byli bardzo mocno przekupieni, byli, można by powiedzieć, manipulowani. Nie zmienia to jednak faktu, że dali się, kochani. I zobaczcie, jak my często, bo przeczuwmy to sobie na nasz obraz, zobaczcie, jak my często jesteśmy tacy dwulicowi. Z jednej strony potrafimy uwielbić, kochać Jezusa, przychodzić do Niego, składać rączki do modlitwy, ale z drugiej strony, kiedy coś nie idzie po naszej myśli, kiedy prośba, którą zanosimy do Boga, się nie spełnia, kiedy to różnie wygląda, no to potrafimy temu samemu Bogu złorzeczyć, tego samego Boga wyklinać, tego samego Boga się wyrzekać. Kochani, ta Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej chce zwrócić naszą uwagę już coraz bardziej na mękę Pana Jezusa. Zbliżają się te święte dni. To już jest Wielki Tydzień, od dzisiaj się zaczyna. Będzie Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, tak zwane Triduum Paschalne, potem Wielka Radość Niedzieli Zmartwychwstania. Ale właśnie zanim zaśpiewamy uroczyste Alleluja, to zapraszam Cię, bracie i siostry, byś od dzisiaj, może przez te dni, aż do soboty, zachował zewnętrzną, większą ciszę. Ja wiem, jest praca, jest jeszcze trochę szkoły, chociaż są strajki, ale bardzo Cię proszę, szukaj tej ciszy. Pamiętam takie osoby, które potrafiły czytać każdego z tych dni jakiś opis ewangeliczny, zwłaszcza dotyczący męki Pana Jezusa, żeby wchodzić w tę atmosferę Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty. Może warto przeczytać dzieła świętych, na przykład Pasję według błogosławionej Katarzyny Emmerlich, aby jeszcze bardziej w te treści wniknąć, aby jeszcze bardziej tymi treściami żyć, a przez to na bieżąco śledzić te wydarzenia, które Ewangelia nam podaje, które potem przynosi Kościół na liturgię tych świętych dni. Kochani, zapraszam Cię do wyciszenia, ale także do tego skupienia, do tego znalezienia wielu momentów, wielu chwil, może nawet minut i godzin, aby spędzić je przy Chrystusie. Będzie bardzo dużo okazji i do spowiedzi, do której też Cię serdecznie zapraszam, oczyść swoje serce i do tego, by adorować Boga w ciemnicy, w grobie Pańskim ukrytego Chrystusa. Niech to będzie czas skupienia. Niech to będzie naprawdę, bracie i siostro, czas wyciszenia, żeby przylgnąć do Chrystusa, tego cierpiącego, tego krzyżowanego, zobaczyć jeszcze raz, co On dla nas zrobił, jak dokonał wielkiego aktu miłości od Ogrójca aż po Kalwarię i żeby potem zobaczyć Jego oblicze już chwalebne, już szczęśliwe, już zmartwychwstałe. Błogosławionego czasu Paschy, niech Was Chrystus błogosławi.